Witam, tu Jacek Bartosiak. Zachęcam do przeczytania mojego najnowszego tekstu. Link do tego tekstu znajdziecie w opisie do tego materiału. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam, Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Dzisiaj nas jest trzech. Marek Stefan zdradziecko uciekł na urlop, pomimo tego, że miał nagrać ze mną. Przede wszystkim, a panowie mieli asystować po tym, jak zajęli cały program antenowy ostatnio na temat, co kręci nas Strategy and Future w połowie lata 2024 roku. My z Markiem Stefanem mieliśmy się popisać i zapomniałem, gdy to mówiłem, że on ucieka na urlop, a zasada jest Strategy and Future taka, że zasadniczo na urlop. Staramy się, jeżeli oczywiście nie ma końca świata, jednak mieć urlop. Więc wybaczcie, dzisiaj ja zacznę o tym, co kręci Strategy and Future, a konkretnie mnie w roku 2024, a potem sobie wrócimy i do tego, co też panowie tu mówili. No i oczywiście ze mną jest, bo zapomniałem przedstawić, Marek Budzisz, Albert Świdziński. Witam serdecznie, tak? Mamy początek sierpnia roku 2024. Rzeczy dzieją się na świecie, jak się dzieją, dlatego porozmawiamy sobie, co nas kręci. Otóż ja jestem absolutnie od 2 miesięcy wkręcony. Też piszę książkę o Polsce, wojnie systemowej, można powiedzieć. No, może nie będę zdradzał jeszcze tytułu, jaki będzie. I intensywnie czytam wszystko, co mi wpadnie w ręce na temat tego, jak Chińczycy mieliby wygrać rzekomo. Jak mieliby wygrać tę konfrontację. I coraz bardziej się przekonuję do tego i intensywnie o tym myślę, jak grać w go, żeby to wygrać bez konfrontacji militarnej, albo z zarządzalną, albo minimalną konfrontacją militarną, poprzez ogranie systemu, który Amerykanie stworzyli. I świetne moim zdaniem do tego pasuje i zgadza mi się to z postępowaniem Chińczyków w ostatnich latach, że teoria systemów światów pasuje do tego, tak? Długiego trwania Broila. I tutaj od razu pokazuję książeczki, które warto czytać, więc jest też, sam robię recenzję tych książek. Wielotomowa, benedyktyńska, tytaniczna praca Broila, gry wymiany, struktury codzienności, prawda, o rozwoju kapitalizmu, od początku jego powstania, czyli od wielkich odkryć geograficznych, czas świata, tak, Broil. Nie ukrywam też, że ostatnio przeczytana przeze mnie książka Giovanni Arrighi, Długi XX wiek, gdzie on snuje rozważania na temat natury kapitalizmu i jego transformacji. Od Genui, Wenecji, po Niderlandy, przez Wielką Brytanię, Francję, rywalizację wojny siedmioletniej, wszystkie te dysfunkcje, które się pojawiają od kapitału handlowego i produkcyjnego w kierunku finansowego potem i te wynaturzenia patologiczne, które widać teraz na przykład, jak świat zmierza w tym kierunku i co to wynika, czy potęgi produkcyjne mają ostatecznie przewagę, czy finansowe, jak to się wiąże z rozbudową sił zbrojnych i konieczną instytucjonalizacją obecności wojskowej w odległych rubieżach, żeby utrzymać swoje kontrole kapitalizmu finansowego. No jak ulał, muszę powiedzieć, pasuje to do tego, jak Amerykanie się zachowują i jak w sposób przewidywalny zachowują się, gdyby przygotowują się do konfrontacji, a jednocześnie daje mi jakąś tam podpowiedź w myśleniu, intensywnie o tym myślę, i dlaczego Chińczycy tak ogrywają globalne południe, myślą o digitalnym juanie, dlaczego budują nowe łańcuchy wartości kompletnie niezależne od Amerykanów, dlaczego grają zarówno w polu wiążą, w polu go prymatu obecnego, jak i próbują zakładać własne komitety, mówiąc językiem kuronia. I to się przekłada oczywiście na wiele relacji, wycen na giełdzie. Zaczynam widzieć to coraz bardziej kompleksowo. Już kiedyś Strategy and Future o tym mówiliśmy, ale zaczynam widzieć to coraz bardziej kompleksowo. I oczywiście myślę o naszej drogiej ojczyźnie, jak powinna się w tym ustawić. No więc w tym temacie totalnie jestem zakręcony. Myślę o jak system kapitalizmu finansowego, transformacja w kierunku którego jest dosyć naturalna, z lenistwem natury ludzkiej i z takim próbą ograniczenia wysiłku, bo kapitalizm finansowy wymaga mniej wysiłku organizacyjnego, mniej wysiłku instytucjonalnego, znaczy, przepraszam, organizacyjnego, mniej wysiłku takiej równej konkurencji i takiej własnej dyscypliny, bo kapitał jest często dziedziczony, instytucje mogą zapewnić kontrola systemu wymiany przez na przykład dominację wojskową, jaką Amerykanie mieli po 1945 roku, czy Brytyjczycy nad wewnętrznym handlem chińskim po wojnach opiumowych, pozwala generować kapitał niesamowicie, albo eksploatować kolonie. I jak system światowy jest skonstruowany też na swój sposób eksploatacyjny, jakie Polska zajmuje w tym miejscu, jak to się zmienia, przede wszystkim jakie siły zmieniają, co jest symptomem tej zmiany i jak ciężko jest to zmienić, bo ludzie grają w tę grę, tak? Często zawsze grają krótkoterminowo, już nie mają celi tak politycznej. I dlaczego kolejne imperia upadały właśnie z tego powodu? Staram się to zaaplikować do
do obecnej sytuacji, przy czym jest bardzo trudne, dlatego że po raz pierwszy w kapitalizmie mamy sytuację, że odrębna kultura chińska jest zaprzęgnięta w globalny kapitalizm, bo Deng zawarł taki deal. Oczywiście była to z Amerykanami, Deng Xiaoping. Oczywiście była to zmyłka tysiąclecia. Była to tak, no bo Mao powiedział, nie chcemy być z tymi kapitalistami, tworzymy system odrębny, ewentualnie doradcy sowieccy, ale nie chcemy być penetrowani przez ten okropny kapitał ze wszystkim, co z tym się wiąże, wpływami nasze decyzje i tak dalej. W związku z tym budujemy system. No, prawie umarły te Chiny. Deng prowadził praktycyzm, nie komunizm, nie kapitalizm, tylko oficjalna filozofia praktycyzmu państwowego. Narracja mogła być różna, ideologia mogła być różna, bo ideologie, tak jak w Polsce teraz, są różne. Konkret funkcjonowania państwa jest praktycyzm. Coś pasuje, to bierzemy, nie pasuje, wyrzucamy. Tak? I jak to się ma do systemu i konieczności, niezbędnej konieczności zmiany prymatu i funkcjonowania tego, to mnie totalnie kręci. Tak? To mnie absolutnie teraz totalnie kręci. No i to chciałem się z tym podzielić. Tym chciałem się podzielić. Ale praktycyzm, Jacek, jeśli wejdę ci w słowo, to też była pewna domena funkcjonowania władzy publicznej w Europie, czy w ogóle w świecie zachodu, gdzieś od połowy XVIII wieku, co najmniej. Dlatego, że to bardzo dobrze widać na przykładzie tej dyskusji o charakterze armii, czy armia obywatelska, czy armia zawodowa, jakbyśmy dziś powiedzieli, czyli zaciężna, lub taka, gdzie ludzie służyli przez, no, w Rosji, w Imperium Rosyjskim 25 lat, w państwach zachodnich nieco krócej. Ta dyskusja ideologiczna była bardzo ożywiona. Pisali o tym i Montesquieu, i Rousseau, i Kant o tym pisał. Pisali o tym też tacy ludzie jak Tocqueville czy Chateaubriand. Ale ja mam takie wrażenie, że realne działanie związane z planowaniem tego, co Amerykanie nazywają projekcją siły czy generacją siły, force generation, szło sobie zupełnie inną drogą i podyktowane było wymaganiami poszukiwania praktycznych rozwiązań, takich, które można zrealizować. Nie miało to charakteru zupełnie ideologicznego. Oczywiście dorabiano potem do tego ideologię. Na przykład to bardzo popularna teza, iż rewolucyjna Francja w 1993 roku przyjęła system powszechnej służby wojskowej, tak zwany levę masse, i zapoczątkowała w związku z tym armię masową. To jest w ogóle Mówisz o nieprawda. reformach Karnota, tak? Nie, mówię o reformach już za czasów rewolucji. No właśnie. Wtedy to jest oczywiście nieprawda, bo ten system, który wówczas był wdrożony, on wcale nie był, to wcale nie była żadna armia obywatelska. On nie był powszechny, ani też nie był w tym sensie powszechny, że wszyscy byli w równy sposób zobowiązani wobec prawa, bo na przykład dopuszczano wykupienie albo zaproponowanie zastępstwa. Już nie mówię o dezercjach, nie mówię o tym. W gruncie rzeczy ten system, jak się go podda analizie, polegał na tym, że każdy z 85 departamentów francuskich dostał konkretną kwotę rekrutów, którzy muszą dostarczyć armii. I to też nie było równomiernie rozłożone, bo te departamenty, które lepiej kontrolowała ówczesna władza, na przykład we Francji Północnej, dostarczały większą liczbę rekrutów niż departamenty Francji Południowej, które były dość buntownicze i tam władza nie sięgała. No, mówię o tym, że to w gruncie rzeczy mamy tutaj do czynienia chyba z dwoma światami. Znaczy, mamy do czynienia ze światem praktycznych działań, które nigdy nie są czyste. Nigdy się nie porządkuje w rzeczywistości w odniesieniu do ideologii. Ta ideologia to często post factum miała być taka interpretacja wydarzeń z przeszłości. I ja mam wrażenie, że my w świecie zachodu doszliśmy do etapu, kiedy odwróciliśmy tę rolę. To znaczy, kiedy chcemy porządkować rzeczywistość przez pryzmat jakichś założeń teoretycznych,
co jest skazane na niepowodzenie, w moim No odczuciu. na przykład też w książce to podnoszę swojej, że ten cały jak gdyby koncepcja liberalizmu jako konstruktu, na którym oparty jest prymat amerykański, po prostu służył prymatowi amerykańskiemu, gdy był to centrum kapitalizmu, było największą masę produkcyjną, największe kapitały i najlepsze technologie. W związku z tym fajnie, jak jest wszystko otwarte, bo my penetrujemy. I to było, obniża nam to koszt pozyskiwania wpływu w innych państwach, penetracji kapitałowej, bogacenia się marży i tworzenia systemu pod nasze widzimisię. Nawet uważam, też o tym pisałem, że punkty wilsonowskie, to będzie dyskusja też pewnie później na YouTubie pod naszym tym, sławne punkty wilsonowskie, które miały dawać niepodległość państwom Europy Środkowo-Wschodniej, były tak naprawdę bardzo sprytnym zabiegiem geostrategicznym, absolutnie praktycznym, bo miały pozbawić argumentacji Niemcy, które wygrywały wojnę pierwszą światową na wschodzie. I po to, żeby wzbudzić irredentę i pewną na stole, żeby się pojawiły żetony do gry przeciwko Niemcom. Więc to nie była jakaś idealistyczna konstrukcja, jak niektórzy piszą. Nawet chyba Kissinger trochę tak uważał, że Wilson był idealistyczny. Ja muszę powiedzieć za Spikemanem, że nie wierzę to absolutnie. Ale wracając jeszcze do wątku, który mnie teraz, co do przyszłości w tym duchu. I tu mamy kolejną książkę naszego przyjaciela. Pamiętacie Johna C. Wrighta, który siedzi na Guam, taki pilot dronów, i on pisze książki o kosmosie. Kiedyś recenzowałem, rozmawialiśmy z nim kiedyś. I napisał teraz taką książkę i wysłał pozdrowienia do tego zespołu. Świeżo ją dostałem, więc od razu wam mówię. Mamy pozdrowienia listone. Facet siedzi na Guam i napisał teraz Militarna hegemonia, prawda? Od starożytności do Ameryki. Fajny facet, fajna książka ogólnie, dobrze się czyta, ale moim zdaniem Amerykanie za bardzo się koncentrują na tej strategii wojskowej i utrzymaniu dominacji wojskowej w sytuacji, gdy w grze w go tak naprawdę chodzi o strukturę kapitalizmu. Przynajmniej, ja nie wiem, no to się rozstrzygnie w tej konfrontacji. Ale wydaje mi się, że Chińczycy pokładają bardziej wiarę w tym, co pisze Arizi. Rozumiecie, o co chodzi? Że tak chcą rozegrać. Przez strukturę Yin i Yang, przez strukturę, która codziennie się kształtuje na nowo, a jednocześnie wszystko jest stare i przenika z nowym, bez tych przesilań. I że w pewnym momencie się to dokona i wszyscy będą wiedzieli, że się dokonało i będzie Tak. nowa wypowiedź. Innymi słowy, Chińczycy nie uznają za konieczne zniszczyć starego systemu, żeby stworzyć nowy. No, coś takiego. A my mamy manicheńskie, czy potrzebę takich przesileń, stąd są te wojny wielkie, światowe, starcia, a oni próbują to grać. Decydująca bitwa, tak? Tak, coś takiego Koncepcja jest, tak? decydującej bitwy. Wokół koncepcji decydującej bitwy na jakimkolwiek polu. I stąd może na przykład wyjaśnienie, że Chińczycy tak nie podniecają się tym wojskiem tak bardzo, nie? Tą całą tą wojskową sytuacją. No, z drugiej strony, ostatecznie nie wiemy, jak to jest. Fascynuje mnie też w tym duchu to, jak silną władzę w Stanach Zjednoczonych polityczną ma kapitał finansowy. Wall Street i feudalizm, technofeudalizm, o którym pisze Varoufakis, też mnie to strasznie frapuje ostatnio, bo nawet jak ta Kamala ogłosiła, że startuje, to od razu ci kapitaliści globalizmu, którzy zarabiają na tym, że nieozusowione są tej sieci w całym świecie i mają z tego zysk, od razu taka mało, proszę bardzo, tak? Bo utrzymanie prymatu, nawet w wersji werbalnej, daje im jeszcze krótkie stopy zwrotu, pasujące, tak? To jest absolutnie fascynujące, podczas gdy i z tego też powodu uważam, że Vance i Trump, i nawet jak wygrają, to czeka ich potężna bitwa wewnętrzna z reorganizacją kapitału i z zasadami, na których kapitał funkcjonuje w Stanach, to będzie absolutnie trudne. Ja na przykład nie wierzę w to z tego powodu, że Vance będzie w stanie, znaczy Vance, który mówi o tej elegii dla widoków, prawda, od reindustrializacji albo Lighthizer, nie wierzę, że to się da zrealizować bez złapania za mordę kapitału finansowego, a w kraju takim jak Stany Zjednoczone, gdzie własność prywatna od habeas corpus, Magna Carta, od tych wszystkich instytucji świata anglosaskiego od średniowiecza jest świętością, tak? No, zwróćcie uwagę na przykład takie zjawisko. Zdałem sobie sprawę, jak czytałem Arrigiego. Marek, ty to pamiętasz komunę, ja średnio, Albert w ogóle, tak? Zasadniczo. Ale zobaczcie, jak teraz rozmawiamy. Zwróćcie uwagę, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że właściwie własność prywatna jest w dużym miejscu święta, w tym sensie, że łapy precz władzy publicznej. Ona nie zależy od władzy publicznej. Jak gdyby możliwość gromadzenia majątku jest niezależna od władzy i de facto system ochrony jest taki, że no naprawdę ciężko jest pozbawić człowieka majątku. To jest nasze prawo. Historycznie tak nie było. To właśnie jest Magna Carta i tak dalej. Kiedyś, przed czasem kapitalistycznym,
Absolutnie można było majątek tylko robić na władzy i przemocy, blisko władzy publicznej, z mieczem albo z renty wynikającej z miecza, a potem w krajach kontynentu gdzieś blisko dworu i władzy. Nie można było od tak sobie zasadniczo. Władza mogła tak zabrać. Nie było sądów administracyjnych, sądów cywilnych, prawidłowych procedur, świętych praw, prawda, praw konstytucyjnych, różnych takich rzeczy. Jeszcze świeższym zjawiskiem jest prawo do oszczędności. Teraz jakby mu, to w sumie też dzięki Anglosasom, że mamy prawo do oszczędności w banku i zarządzania nim. No przecież tak kiedyś nie było. Absolutnie. To wydaje się nam dziwne, co mówię, ale tak naprawdę jest. Władza mogła pozbawić tego z różnych powodów. Czasami jeszcze pozbawia. Na Cyprze, pamiętacie, jak konfiskata była euro powyżej ileś tam? Albo w PRL-u przy wymianie walutowej w latach 50. I chodzi o to, że to, co się wydawało oczywiste, wcale nie przy transformacji systemu kapitalistycznego przestaje to być oczywiste. I teraz, jak w systemie, gdzie własność prywatna, prawo do oszczędności, do kapitałowych inwestycji, gdzie oni mają stopę zwrotu na pół roku wszędzie, jakie chcą w Stanach, bo robią recykling pieniędzy światowych, jak Trump i Vance mają zmusić wielki kapitał do budowy stalowni, wielkich fabryk, inwestycji, jak oni mają to zrobić? To mnie fascynuje i to jest klucz moim zdaniem. Goldman, Albercie, chyba też dużo myśli o tym, prawda? Jak to zrobić? No nie może się apelować tylko do poczucia patriotycznego obowiązku, żeby długoterminowo widzieć, że potrzebujemy Tak. właśnie fabryk. Skoro mówisz o Goldmanie, jest parę, bo czytałem jego tekst o tym, jaka powinna być polityka przemysłowa Stanów Zjednoczonych. I on zwrócił tam uwagę na paradoksalną rzecz, że Stany Zjednoczone, że to, co mówisz, czyli znaczy to, o czym wspominałeś, o czym wspominał Vance, uwiąd przemysłu amerykańskiego, tego starego, to też był efekt polityki przemysłowej. Stany Zjednoczone prowadziły politykę przemysłową, tylko ona była nastawiona właśnie na promocję lekkich, jeżeli chodzi o inwestycje kapitałowe, gałęzi przemysłu, takich jak software i tak dalej, tak? I to odbywało się przez regulacje środowiskowe, regulacje pracownicze i tak dalej, które podnosiły koszty prowadzenia starego przemysłu i wymuszały outsourcingu też, tak? To nie był tylko... Znaczy, pytanie, jakie jest sprzężenie zwrotne pomiędzy tym, czego chciał przemysł, a tego, jak były tworzone regulacje, ale te regulacje istniały i w sumie były polityką przemysłową. Taką, która wyciskała stary przemysł i tworzyła na niego miejsce nowe, ten lekki kapitałowo. Problem polega na tym, że z tego, co jak rozumiem, taką nostalgię Vance'a za starym przemysłem, to przywrócenie go nie rozwiąże problemu Stanów Zjednoczonych. Stworzenie walcowni, czy stworzenie huty stali. Ja myślę, że Chiny bardzo chętnie będą offloadować ten syf, bo to truje, tak? To stopa zwrotu jest biedna z tego. Dlatego Chiny się tym zajęły, dlatego wolno im było się tym zająć, bo stopa zwrotu na tym była niska, tak? Koszty Ładnie. wejścia były Ładnie. ogromne, Ładnie. bo trzeba znaleźć ludzi, trzeba ich wyszkolić, trzeba kupić te wielkie maszyny, trzeba wydobyć tą rudę, trzeba ją obrobić. To jest bardzo drogie. Stopa zwrotu na małym marginesie zysku się operuje, tak? Więc to było naturalny kandydat do przeniesienia do tych gospodarek, które były komplementarne wobec Stanów Zjednoczonych. To było naturalne. Problem polega na tym, że jeżeli oni mają nostalgię z przywróceniem tego, to nie pozwoli im to nadrobić dystansu do Chin. I tu Goldman wchodzi z rekomendacją stworzenia kolejnego moonshotu, tak? Skupieniu się na zestawie, nawet być może nie określeniu z góry, bo to jest problem z polityką przemysłową. Jak oni określą z góry, co się wydaje Vance'owi, że będzie dobre, albo Trumpowi, albo nawet mózgom z randu, to prawdopodobnie przestrzelą. Te technologie pojawiają się same. To, co proponuje Goldman, to inwestycja w basic research. I te technologie powstaną nawet nie wiadomo w jaki sposób i nie, jak będą powstawały, to nie będzie wiadomo, do czego będą przydatne komercyjnie. Ale to wymagałoby odejścia z prymatu na chwilę i złapania oddechu Ameryki, zejścia z tej obecnej wojny sankcyjnej, żeby złapali ten wiatr w żagle. Tak uważam. A to łamie Wall Street, to łamie tych, którzy Wiesz, zyskują to te łamie wszystko, bo pieniądze. to łamie też I prymat. nas. Znaczy, to wymagałoby Gwarancję odejścia od bezpieczeństwa. prymatu. To tak, to wymagałoby odejścia od prymatu całkowitego i to jest gigantyczna zmiana. Bardzo, tak rozmawialiśmy o tym. Bardzo trudno jest przejść taką drogę. Ja nawet nie widzę tej gotowości, z wyjątkiem gotowości Trumpa, czy jego zmęczenia tym, że musi dawać pieniądze i wykładać pieniądze na ochronienie innych, nie widzę świadomości takiej intelektualnej, jak głęboka jest to zmiana. Bo to zupełnie odwraca rolę Stanów Zjednoczonych, być może wracając do naturalniejszej dla nich roli, czyli takiego może nie izolacjonizmu, ale odstąpienia o krok, od spraw, od potrzeby
stabilizowania systemu międzynarodowego, które Stany stworzyły. I to jest druga uwaga, bo to zjawisko powtarza się, to jest imperial overstretch, tak? Czyli przeciągnięcie, tak? Wpływów. To powtarza się raz za razem. I w przypadku Stanów Zjednoczonych, kiedy jest powiązane ze stworzeniem otwartego systemu gospodarczego, który był fundamentem od 1945 roku, tego co Stany Zjednoczone robiły, ich wielkiej strategii, naturalne jest, że w toku tego pojawią się duży gracze w systemie, którzy dzięki otwartemu systemowi wymiany handlowej będą relatywnie szybciej rozwijać się vis-à-vis Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Stany będą relatywnie słabnąć. To jest proces nieunikniony. A jeżeli dochodzi do tego, potrzeba stabilizowania systemu, a żeby go stabilizować, trzeba być obecnym militarnie i coraz częściej jest się obecnym militarnie, nie w kluczowych rdzeniowych obszarach, tylko żeby zademonstrować wobec swoich sojuszników wiarygodność i Tak. jednocześnie z obawy o to, żeby przepływy nie były zaburzone gdzieś na peryferiach też, bo cały system jest połączony, więc jak coś się zesra na peryferiach, pardon my French, to będzie to miało realny wpływ na działanie systemu gospodarczego wszędzie indziej. Stany były wciągane w serię kolejnych wojen, konfliktach peryferyjnych, które wyczerpywały ich zapasy. Na to się nakłada jeszcze taka obserwacja, która może być też szokująca i jest bardziej intuicyjna, ale pisał o tym Studnicki, tak? Ten wyklęty Studnicki napisał w Polska wobec nadchodzącej wojny oraz o przyczynach wojny światowej, już nie pamiętam jaki to był tytuł, już nie pamiętam, tak, czy to było w tej samej książce, czy w innej, tej jego książce króciutkiej o tych przyczynach tak naprawdę wojny nadchodzącej. To jest niesamowite, jak to się teraz zgadza, że tylko oczywiście nigdy do końca tak samo, że dojście do władzy Hitlera dokonało się dzięki petit bourgeois. To akurat napisał Varoufakis, tak? Czy mówił Varoufakis, ale to się zgadza z tym, co Sudnicki obserwował. Czyli z próbą przywrócenia zasad kapitalizmu produkcyjnego, bo Niemcy były absolutnie przez, jak Hitler mówi, spekulantów penetrowane przez formy kapitalizmu finansowego, niszczone traktatem wersalskim i tak dalej. I on później te roboty publiczne, prawda, narodowy socjalizm próbował odbudować. Trochę tak, jak kurna was by chciał teoretycznie. Sorry, to są oczywiście, proszę mi wybaczyć, proszę mnie nie łapać za słówka, ale wiem o co chodzi. Tak jak Nie Niemcy ma co by chciały. wybaczać, to Faszyzm jest trochę. faszyzm, to jest Tak jak obiektywne. faszyzm. Petit bourgeois, mali przedsiębiorcy, małe sklepikarze, technicy w fabrykach i generalnie oni wybrali faszyzm i oni wybrali narodowy socjalizm Niemczech. I później Hitler zaczął realizować ich program, roboty publiczne. Powyrzucał kapitalistów międzynarodowych, którzy penetrowali Niemcy. Tak? Tu oczywiście Amerykanie mają inne. Niemcy nie były centrum systemu, tylko Stany są, więc jest inna sytuacja. Ci kapitaliści to są sami kapitaliści amerykańscy. Ale mechanizm szkodzenia wpływom jest podobny, tak? Stąd Niemcy zaczęły mieć totalną prasę, zanim jeszcze był Holokaust, zanim te wszystkie inne rzeczy były, tak? No bo mówię, trudno o tym rozmawiać znowu, bo zawsze Holokaust inwaliduje dyskusję jakąś taką racjonalną. Generalnie te formy, że kapitalizm wprowadza te nierównowagi, jest to nieuniknione, takie jest życie człowieka, tak samo jak nasze życie. I tu należy szukać tylko trochę inaczej odpowiedzi na to, co się będzie działo między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Tylko na znacznie większą skalę niż przed II wojną światową. Tak? To jest porażające. Ta konstatacja jest porażająca. Nie tylko przy liczeniu potencjałów Rosja tyle ma PKB surowców, prawda? Nie Chiny w porównaniu do Niemiec hitlerowskich, Japonii, to co robiliśmy często w Strategy in Future, ale sam mechanizm pchania w kierunku konfrontacji ze względu na codzienne interesy i comiesięczne interesy i zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej, i sprawozdania, i potrzeby premii, prawda, i uzyskania dywidendy, i te mechanizmy, to jest straszne. To jest straszne po prostu, tak. I nie mam jeszcze odpowiedzi, jak, a najlepsze jest to, jak Polska powinna się zachowywać w tej wojnie systemowej, która wyłoni nowy świat. Wyłoni nowy świat też kapitalizmu, to znaczy podział pracy, marży, no bo będzie nowy świat. Nawet jeżeli będzie użyta broń jądrowa i będzie detabuizacja broni jądrowej, upadek tabu, będzie nowy świat z nami w jakiejś formie. Czy Królestwa Kongresowego, czy w jakiejś innej formie, czy niepodległej ojczyzny, będzie świat, tak? W tej czy w innej formie. I jak zająć miejsce w tym i przez ten okres się przeholować. Najlepiej bez wojny, bez strat, bez utraty substancji ludzkiej, z poprawą położenia naszego w kapitalizmie światowym, czy przynajmniej kontynentalnym. To jest klucz. I to absolutnie nie pasuje. To jest też dużo ciekawsze niż sama kwestia strzelania i wojny, tak?
To nawet jest taki element net assessmentu, prawda? Czyli dzisiaj mieliśmy rozmowę w Strategy and Future, to dla naszych słuchaczy, czym jest net assessment? Ja uważam, że to jest dynamiczne zarządzanie pojawiającymi się codziennie i dynamicznie asymetriami na swoją rzecz. Bo nawet wydarzenia zewnętrzne mają ogromny potencjał wpływania na bieg spraw. Też trzeba zarządzać tym dynamicznie, zważywszy na strukturę. I to jest jak gdyby klucz. No i dobrze. Stawiam kropkę. O tym myśli Jacek Bartosiak w połowie lata 2024 roku. Jeżeli nie macie żadnych komentarzy, to ja bym chciał jeszcze podpytać Alberta i Marka. Najpierw Alberta o tą jeszcze nuklearne kwestie, a Marka o kwestie związane z jego najnowszą książką, która wychodzi we wrześniu. Prawda, o tym, jaki model wojska, jaki model armii i tak dalej. Tak? Możemy? Czy macie pytania jeszcze? Nie, ja nie mam pytań. Dobra. Albercie, porozmawialiśmy sobie o tym i tak dalej. Natomiast powiedz mi, czy w legislacji amerykańskiej, w tych wszystkich rzeczy, które czytasz do książki, wynika, że uzyskanie technologii cywilnej energetyki atomowej z rąk Amerykanów implikuje określone zachowania związane również z ewentualnym posiadaniem broni jądrowej albo i tak dalej? Czy mógłbyś to wyjaśnić szerzej? Bo pamiętam, że mi przez telefon mówiłeś, że są wprost takie bezpieczniki i tak dalej, różnego Wiesz rodzaju. co, jest mnóstwo bezpieczników. Ja może, tak jak rozmawialiśmy, skupię się na rzeczy najważniejszej, to znaczy pozyskiwanie technologii pokojowego generowania energii poprzez pokojowej energii nuklearnej od Stanów Zjednoczonych jest bardzo, zobaczyłem, poważnym ryzykiem. Bowiem oprócz całego reżimu nieproliferacji, tak, traktat NPT, nadzoru Międzynarodowej Agencji Energetyki Atomowej. Jeżeli zawiera się porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, to wchodzi się w tak zwane One, Two, Three Agreements. I na ich mocy Amerykanie, znaczy państwo, które jest biorcą technologii, zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystało, nie tylko nie będzie wykorzystywało ich do tworzenia broni jądrowej, ale też nie będzie pozyskiwało z nich wiedzy, o ile dobrze pamiętam. To musiałbym jeszcze raz dokładnie sprawdzić, jakiejkolwiek wiedzy potrzebnej do tego, czy przydatnej. W przypadku złamania postanowień zawartych w One, Two, Three Agreements, Amerykanie mogą zażądać zwrotu, nie tylko nałożyć sankcji i tak dalej, to mogą zrobić na podstawie 10 mechanizmów, jeżeli chcą. Jeżeli nie chcą, to nie muszą. Ale jeżeli chcą, to mogą również na podstawie tam wielu, wielu porozumień, ale mogą zażądać zwrotu tych technologii. Jednocześnie te technologie są starannie i są też trochę suboptymalne, bo tam nie wiem, czy reaktory na lekką wodę są idealnym rozwiązaniem przyszłościowo. Ale to osobna kwestia. Ale jednocześnie są zarówno, Amerykanie mogą zażądać zwrotu tych technologii, a same te technologie są starannie dopracowane tak, żeby nie dało się zbyt dużo ani wykorzystać ich do faktycznego programu, ani też, aby nie dawały zbyt dużo wiedzy. W związku z tym korzystanie z tego po prostu jest dużym ryzykiem. Nie powinniśmy, nawet w kontekście hedżowania i nabywania wiedzy, nie aktywnego programu broni jądrowej, to osobna kwestia, ale nawet w kontekście nabywania wiedzy nie wydaje mi się dobrym pomysłem, już pomijając, że Amerykanie, że średnie są Amerykanów z tymi technologiami, tak? SMR-y tak naprawdę ich działają dość średnio. Amerykanie w znacznym stopniu stracili zdolność do tworzenia nowych reaktorów jądrowych. Tak naprawdę robią to dobrze Chińczycy teraz i może Koreańczycy południowo. I Rosjanie, nie oszukujmy się. Pozyskiwanie tej wiedzy od Amerykanów jest zdecydowanie złym pomysłem. Jeżeli chcemy od nich kupować, bo musimy uwiarygodnić się sojuszniczo, to kupujmy już te helikoptery czy cokolwiek innego, jakakolwiek inna łapówka jest potrzebna. Ale unikajmy kupowania od nich technologii jądrowych, bo wchodzimy nie tylko w reżim prawny, ale też w reżim technologiczny, który będzie dla nas zdecydowanie nieoptymalny. No tak, To ale są one, two, three agreements. Jeżeli wykorzystasz nie. No, tu jest. Tu mów, są mów. jeszcze inne kwestie, wydaje mi się, natury bardziej generalnej równowagi sił. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia, mówię w pewnym uproszczeniu oczywiście, z dwoma elementami stanowiska, które podzielają zarówno Rosjanie, jak i Chińczycy. Znaczy, po pierwsze, i jedni, i drudzy uważają, że amerykańskie programy nuclear sharing są naruszeniem traktatu o nieproliferacji.
To zarówno było w tej wspólnej deklaracji po wizycie Putina w Pekinie, jak i niedawno też takie informacje napływają z Genewy, gdzie cały czas trwają rozmowy trójstronne. To są informacje dyplomatów amerykańskich. I drugi element tego obrazu przyszłości w gruncie rzeczy odwołuje się do takiego artykułu, który niedawno opublikował Dmitrij Trienin w piśmie Rosja w globalnej polityce. On mianowicie uważa, ja nie twierdzę, że tę linię władze Rosji przyjęły, ale warto rozważyć, co będzie, jeśli taką linię przyjmą. Otóż on uważa, że Rosja musi w perspektywie najbliższych 2 lat wygrać wojnę na Ukrainie, to znaczy osiągnąć sukces polityczny. Po to, żeby tę wojnę wygrać, niezbędne będzie odwołanie się do potencjału nuklearnego, co nie musi oznaczać detonacji, natomiast musi oznaczać skuteczne zastraszenie przeciwnika. Ale to, co jest najważniejsze w moim odczuciu, to on tam stawia taką tezę o nowej formule rosyjskiego odstraszania. I zwraca uwagę, że ta formuła odstraszania powinna mieć 3 elementy. Czy to jest ten tradycyjny element wojskowy, w tym potencjału jądrowego? On pisze o kształtowaniu przestrzeni bezpieczeństwa, czyli takim wpływie na otoczenie Federacji Rosyjskiej, ażeby Rosja była niezagrożona. Upraszczając, oznacza to w gruncie rzeczy budowę państw buforowych na granicy z Federacją Rosyjską. I po trzecie, mówi też o systemie sojuszniczym rosyjskim, który tego rodzaju politykę powinien wspierać. No jak połączymy te elementy w jedno, to tu jest pytanie następujące, bo Jacek powiedział, że nastąpić może odczarowanie broni jądrowej. Ja zakładam, że to jest dość prawdopodobny scenariusz. Nastąpi zakończenie wojny na Ukrainie. Rosja będzie odwoływała się w sposób trwały do swojego potencjału jądrowego, bo będzie postrzegała ten potencjał jako element stabilizujący nowy układ sił. I główne pytanie jest następujące, mianowicie jak Amerykanie, czyli nasi sojusznicy, zareagują na postulat czy na interpretację kwestii nieproliferacji, bo to jest w gruncie rzeczy żądanie wycofania broni jądrowej z Europy, a z pewnością zawężenia, o tak to określmy, parasola nuklearnego nad kontynentem europejskim. Bo to, o czym ty mówisz, jest niezwykle ważne, ale to zakłada jakby kontynuowanie dotychczasowej linii. A mnie się wydaje, że my małymi krokami, ale zbliżamy się do jakiejś zasadniczej korekty. I Amerykanie zostaną postawieni przed trudnym dylematem, nie polegającym na tym, że będziemy kontynuować linię, tylko będą mieli do wyboru. Albo pogłębiają coś, co przeciwnicy uważają za łamanie nieproliferacji, czyli w gruncie rzeczy w sposób czynny i świadomy zwiększają możliwości sojuszników w tym zakresie, albo sami jakby są mocniej obecni, albo ustępują przed tymi żądaniami, i wtedy mamy już zupełnie nowy układ sił, i to w relacjach globalnych. Wydaje mi się, że to jest znacznie bardziej prawdopodobne. Jeżeli Trenin mówi o 2 latach i mówi o tym jako o elemencie stabilizowania nowego układu geostrategicznego już po zakończeniu wojny na Ukrainie, no to jest nieodległy czas, to jest coś, co nas czeka, i tu byłoby też dobrze, żebyśmy mieli wyrobiony jako państwo pogląd w ramach pewnych rozmów sojuszniczych. Być może ktoś nas zapyta o zdanie. To jest bardzo ciekawe, że po raz kolejny tutaj w tym, bo to rzeczywiście, to może zupełnie zmienić równanie, ale tu wracamy do problemu prymatu w sposób nieuchronny. Bo dopóki Stany Zjednoczone utrzymują prymat, dopóty utrzymują, są 3 elementy prymatu: containment potencjalnego rywala, otwarty system gospodarczy i nieproliferację.
To są trzy kluczowe elementy, które umożliwiają w ogóle istnienie prymatu. Jeżeli Stany Zjednoczone trzymają się prymatu, to potrzebują formalnych struktur sojuszniczych. Jeżeli potrzebują formalnych struktur sojuszniczych, to nie mogą pozwolić sobie na rozluźnienie kontroli nad bronią jądrową, nad użyciem broni jądrowej i liberalniejsze spojrzenie na proliferację, dlatego że będą obawiali się ciągnięcia w wojnę przez swoich sojuszników formalnych, co przynajmniej formalnie rodzi ryzyko, że zostaną w nie wciągnięci, a to nie będą ich wojny i nie będą to w interesie. I to nie oni będą determinowali dynamikę tych wojen, to jak bardzo eskalują, gdzie się toczą, czego się używa i tak dalej. Dopóki istnieje prymat, Stany nie mogą odpuścić nieproliferacji. A No NPT jest właśnie. osobna historia, opowiem ją potem. Tylko zbliżamy Jeżeli... się do końca tego prymatu i wtedy Tak, trzeba to dokonywać jest wyboru. pytanie. Jeżeli no koniec prymatu może nastąpić, znaczy niezależnie od tego, czy koniec prymatu nadejdzie w taki sposób, jak rekomenduje to Colby, czyli świadomego schodzenia, czy zostanie złamany, efekt będzie ten sam, będzie nim proliferacja. Jest bardzo, bo państwo będą musiały, jeżeli nie mają gwarancji bezpieczeństwa, nie mają parasola i ochrony, to szukają broni jądrowej. Co ciekawe, w moim przekonaniu państwa zawsze powinny szukać broni jądrowej, bo to jest najskuteczniejsza gwarancja. Ale okazuje się, że często wolały wybrać ochronę ze strony Stanów Zjednoczonych. I tu pojawia się Colby, bo Colby rekomendował publicznie, już dwukrotnie, w kontekście dwóch państw, bardzo interesującą rzecz. W rozmowie z Koreą Południową stwierdził, że Stany nie mogą dalej oferować Korei Południowej, nie powinny oferować parasola nuklearnego. A jednocześnie, skoro tego nie mogą robić, to nieuczciwe byłoby zabraniać im proliferacji. W związku z tym Stany Zjednoczone, powiedział Colby otwarcie, nie powinny przeszkadzać Korei Południowej w dojściu do broni jądrowej, tylko że to oznacza to, że nie będą również bronić ich w kontekście ewentualnej wojny z Koreą Północną, tylko być może zaangażują się, jeżeli to będzie im na rękę, w kontekście Chin. Ale jeżeli jest im to na rękę, to tak naprawdę nie jest żaden sojusz, tak? Bo zrobiłyby to nawet gdyby bardzo Korei Południowej nie lubiły i nie miały z nimi żadnego sojuszu. To I samo potem dotyczy Niemiec. Zwróć to uwagę, samo dotyczy Bencio, Niemiec bo i ostatnio powiedział to otwarcie wobec Australii. oczywiście. Znaczy, to A ten więc. przykład niemiecki jest bardzo wymowny, bo przepraszam, że wchodzę w słowo, ale jeszcze pół roku temu w Niemczech trwała bardzo ożywiona dyskusja, czy Niemcy nie powinni uruchomić własnego programu jądrowego, właśnie w obliczu perspektywy słabnięcia prymatu i być może jakby przesunięcia uwagi amerykańskiej na inne kierunki. Dzisiaj ta dyskusja ucichła w sposób znaczący, ale moim zdaniem ja to wiążę z tą decyzją, która została ogłoszona w Waszyngtonie w zakresie stacjonowania amerykańskich rakiet średniego i pośredniego zasięgu na terenie Niemiec. Wiadomo przecież, że te rakiety mają zdolność przenoszenia głowic jądrowych. I teraz jest pytanie, jak interpretujemy to porozumienie, bo ja je interpretuję w sposób następujący. Otóż w gruncie rzeczy to jest przygotowanie układu sojuszniczego amerykańskiego do propozycji formułowanej przez Trenina. Znaczy następuje zakończenie wojny na Ukrainie. Rosja nie wycofuje się ze swoich żądań z grudnia 21 w sprawie uczynienia z państw Europy Środkowej no, takiej sfery buforowej w gruncie rzeczy, o innym systemie bezpieczeństwa. Ale po to, żeby główny sojusznik amerykański, czyli Niemcy w Europie, nie czuł się zaniepokojeni, jakby sygnalizujemy gotowość zwiększenia obecności również w zakresie docelowo broni jądrowej. Innymi No, słowy, to jest perspektywa dość, powiedziałbym delikatnie rzecz biorąc, niekorzystna dla Polski. to się wpisuje też jak gdyby chyba w ten podział w zapleczu Trumpa między kolbizmem a reaganizmem, że to jest postawa defensywna, nie? Kolbistyczna, czyli koncentracja na Pacyfiku, ale ze zgodą na proliferację broni jądrowej, podczas że ci po prostu wariaci od reaganizmu chcą po prostu dalej nic nie zmienić, tylko jeszcze mocniej to samo, bo mają siłę, bo kapitalizm finansowy, bo pieniądz, bo nuki, bo i tak dalej, nie? Nie jestem pewien, wiesz, nie jestem pewien, bo to raczej to równie dobrze można odbierać jako reganizm, bo to jest próba utrzymania systemu. Bo to nie jest zgoda na proliferację, to jest zgoda na stacjonowanie ponowne amerykańskiej broni jądrowej w granicach Niemiec. To jest co innego. To jest osobne zjawisko, moim zdaniem. Ale nie przez Więc. budowę nowych zdolności typu, wiesz, Gwiezdne Wojny, tak? Które zmieniały równowagę absolutnie, tak? Tak, ale strukturalnie to nie jest zmiana. Strukturalnie to jest próba. Przepraszam. Strukturalnie. Strukturalnie
To jest próba utrzymania tego, co było. Bo kolbizm to byłaby tak naprawdę zejście z odpowiedzialności i powiedzenie, nie, rozstawiamy kolejne systemy, którymi my zarządzamy, Amerykanie, do kontroli eskalacji i po prostu dajemy sobie zdolność kontroli eskalacji, nie dominacji eskalacyjnej, ale kontroli eskalacji, tylko odpuszczenie tematu w ogóle i najwyżej danie Niemcom zielonego światła. To byłby kolbizm, w moim przekonaniu, w mojej interpretacji. To jest raczej próba utrzymania status quo, poprawienia swojej wiarygodności w ramach istniejącego systemu sojuszniczego. Different thing. No dobrze. Status Ale to quo mam jeszcze wtedy, jedno. Kiedy, status quo wtedy, kiedy nie zgadzamy się na rosyjską strefę buforową w Europie Środkowej, tak? Znaczy, status quo to wtedy, kiedy powiedziałbym w Ach, pewnym no tak, w ten uproszczeniu, sposób tak. Tak. zgadzamy się na to, że Ukraina będzie poza systemem bezpieczeństwa Zachodu. Ale Ale wydaje to mi jest. się, że Rosjanie nie są tym zainteresowani, bo oni dają się uważać, że jak wygrają wojnę na Ukrainie, no to trzeba zagrać o całą stawkę, czyli właśnie o system buforowy i taki system można stabilizować w przyszłości, tak? Teoretycznie, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, nie, bo tutaj głównym pytaniem status quo jest utrzymanie pozycji Stanów Zjednoczonych i siatki zależności formalnych. No zgoda, Bo no. to w naszej perspektywy, tak, z perspektywy USA, to jest no to różnica między Ukrainą a Polską. To, że Nie, z wywiesili naszą perspektywy flagę tam na. USA to jest zakorzenienie się w Niemczech, a w takiej sytuacji nawet, że jak powiem, sprowadzenie Polski, to nie dotyczy wyłącznie Polski, to dotyczy też innych państw, Bałtów chociażby, czy Rumunii, do roli podmiotów o kwestionowanym statusie bezpieczeństwa, tym bardziej umacnia elity tych państw w takiej skłonności do bezwarunkowego podporządkowania się amerykańskiej polityce. No bo to dlatego Orban jest tak, ale do pewnego stopnia też Erdogan, tak nielubiany, bo oni sygnalizują jakby gotowość obrania zupełnie innego w związku z taką perspektywą kierunku. Co ciekawe, oni są to znaczy, okej, okay, to może swoją wyleję swoje frustracje potem. Zwrócę tylko uwagę na pewne zjawisko, które nazywa się przymusem. To Gerzoj się, Jean Gerzoj, gość się nazywa. To jest bardzo ciekawy artykuł, opublikował parę dobrych lat temu. Wyślę wam. O przymusie, o roli przymusu w stosunkach międzynarodowych na tle broni jądrowej. I to był sposób, w jaki po raz kolejny, lata 50. Niemcy Zachodnie obawiali się, że Stany ich porzucą, szczególnie, że Stany próbowały trochę zwinąć swoją obecność konwencjonalną, bo to kosztowało zbyt dużo. I w związku z tym odmawiały wykluczenia możliwości posiadania broni jądrowej. I mniej więcej w tym samym czasie to samo robiła Francja. I fakt, że Niemcy Zachodnie były tak bardzo zagrożone przez Sowietów, sprawiał, że Amerykanie dostawali do ręki ogromny lewar, bo porzucenie przez Amerykanów mogło skutkować śmiercią, tak, zakończeniem państwowości Niemiec Zachodnich. Francja nie miała tego zagrożenia i próba nacisku była mniej zagrożona, próba nacisku przymusu ze strony Stanów Zjednoczonych była znacznie mniej skuteczna. Więc to jest w pewien sposób naturalny impuls, że jakiekolwiek złe, krzywe spojrzenie przez Stany Zjednoczone na te państwa, które najbardziej są zagrożone, które najbardziej potrzebują amerykańskiej pomocy, ale jednocześnie to, że najbardziej potrzebują sprawy, że jest najmniej prawdopodobne, że zostanie ona udzielona, skutkuje tym, że one są gotowe do akomodacji bardzo szerokiej, tak? Bo obawiają się, że nie mają wyboru. Szczególnie, jeżeli ich elity są niesprawne intelektualnie. A są niesprawne intelektualnie. Więc przymus jako narzędzie w strukturach sojuszniczych jest uświęconą tradycją, metodą uzyskiwania pożądanych przez siebie efektów politycznych przez patrona. To zawsze się powtarza. I jeszcze jedno, bo muszę to powiedzieć. Miałem ostatnio interesującą wymianę w mediach społecznościowych, na moim Twitterze można sobie wejść, która była związana i która jak mikrokosmos pokazywała, w jak zły sposób polskie instytucje publiczne myślą o świecie. I to nawiązuje, Marku, do tego, co mówiłeś o krytyce Orbana i Erdogana przede wszystkim. I dotyczyła ona przekonania, że te państwa, które są zależne od Stanów Zjednoczonych, nie mają żadnych alternatyw, że muszą funkcjonować w stopniu daleko idącej zależności. I to polega nawet na tym, że źle się postrzega rzeczywistość. Na przykład to, że osiągnięcie przez RPA, bo rozmowa była o RPA, broni jądrowej, że mieli z tym bardzo trudno, nie byli w stanie tego zrobić, bo ktoś im nie pomógł.
co jest oczywistym błędem. Dłuższa historia. W każdym razie istnieje głęboko zakorzenione przekonanie, że należy funkcjonować jako w stopniu pełnej podległości i jednocześnie pojawia się wśród proponentów tej idei przekonanie, że każdy, kto próbuje postępować inaczej, tak naprawdę jest wichrzycielem i należy go zniszczyć. Tak, dokładnie tak. Nie wiem, czy jeśli oglądaliście Państwo kiedyś film Django, to tam był Django, główny bohater, był główny antagonista i tu pytanie, czy główny antagonistą był właściciel w tej plantacji, czy jego czarnoskóry służący, służący murzyn, który mu usługiwał i był mu bezgranicznie wierny i który chyba najbardziej ze wszystkich nienawidził Django, który próbował zmienić stopień zależności czy strukturę zależności w relacji pomiędzy, no już powiedzmy, pomiędzy czarnymi a białymi. I tak naprawdę osobą, która najbardziej nienawidziła Django, który nie dał się wpisywać w tą narrację, był jego czarny służący. I tą rolę odgrywają w znacznym stopniu publiczne ośrodki akademickie w Polsce, niestety. Więc to nic dziwnego, że działania takie jak Erdogana na przykład, który próbuje zmieniać swoją pozycję w tym systemie, nie zawsze, nie da się jej zmienić usłusznością, ją można zmienić tylko siłą. To nie znaczy, że ta relacja zostanie zerwana, ale zostanie przedefiniowana. Nic dziwnego, że wśród służących to budzi złość. Dajmy chwilę na to, żeby to siadło u słuchaczy, żeby sobie mogli na YouTubie zobaczyć te sceny z Django. No tak, to podsumowałeś. Widać to też w sumie od lat, tę jakąś taką, już imposybilizm nawet myślenia pod tym kątem i pilnowanie narracji za kogoś z zewnątrz de facto. Tak? Nie, i to odbiera własną sprawczość, bo my nie jesteśmy w odbiera. stanie zrobić nic. Musimy trzymać się, bo nie jesteśmy w stanie zrobić nic. I to odbiera nawet sprawczość, nie tylko żeby sam sobie radzić z problemami, ale żeby chcieć więcej, czy próbować dostać więcej i dać więcej w ramach systemu sojuszniczego. Nie da się tego zrobić, jeżeli trzymasz się tej wizji rzeczywistości i siebie. Tak, jeżeli i też mylisz środek z celem końcowym w ten sposób i to jest brak też chyba samo umiejętność samozadaniowania się i wierzenia, że się jest oddzielnym obszarem rdzeniowym. Najgorsze z tym Czyli wszystkim. potwierdza się, jeśli mogę tylko, Marku, potwierdza się też taką tezę wtedy o peryferyjności nas jako państwa peryferyjnego, który musi mieć patrona, jak pisał Spykman, bo nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji bez jakiegoś patrona, który daje bezpieczeństwo albo grawitację gospodarczą. Wręcz się wpisuje to w narrację, że Luksemburg, różne inne tego typu twierdzenia państwa stanowego na temat Polski i tak dalej, i tak dalej. Zabija to też takiego ducha naprawdę próby na poziomie politycznym zbudowania na przykład własnych też biznesów, złotych, że tak powiem, biznesów na dużą skalę, naszych czempionów prawdziwych. Przejawia się to też na przykład w kulturze biznesu, że bardzo szybko, jak osiągam pewną skalę, chcę sprzedawać obcemu kapitałowi, bo to się przejawia naprawdę na wielu poziomach, tak? Ale jest to na swój sposób, bo jest taka narracja towarzysko-społeczna też w Polsce, kultywująca słabość pewną, tak? Nie prąca ambitnie do siły w wielu jej przejawach. Tu nie chodzi tylko o twoją broń nuklearną, tylko w bardzo wielu sprawach. Marku, tak? Chciałeś powiedzieć. No to jest mechanizm psychologiczny, który w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że jeśli pokojówka nie będzie miła dla swojej pani, to straci posadę. I ja mam wrażenie, obserwując polskie życie publiczne, że to jest główny mechanizm naszego zakorzenienia w systemie sojuszniczym. Tylko problem polega na tym, że temu towarzyszy drugi mechanizm psychologiczny, mianowicie posiadanie partnera, który jest całkowicie bezwolny i tylko czeka na instrukcje z drugiej strony, w sytuacji, kiedy ten patron jest przeciążony różnymi obowiązkami, raczej budzi irytację, a nie wdzięczność, że mamy tak lojalnego i oddanego kamerdynera. No i my w sytuacji, w czasie stabilności geopolitycznej czy geostrategicznej, tego rodzaju postawa mogła być dość bezpieczną, również też wygodną, tak, bo nie wymaga to jakiejś tam aktywności intelektualnej, już nie mówię o działaniu, no to w czasie przełomu ta postawa jest również groźna.
Tak. To już nie gwarantuje utrzymania tych względów u patrona. Nie wystawia też. Mechanizmy dworskie zawodzą w sytuacji, kiedy dwór stoi w płomieniach. A zwróćcie panowie uwagę, to tak na koniec, że nasze dwie główne partie polityczne też są zbudowane jak dwory, tylko mniejszych trochę monarchów, i tam też ta kariera publiczna, zawodowa, czy walka o wpływy ma trochę charakter rywalizacji dworskiej. O tym się mówi dość często i to bez jakiegoś specjalnego skrępowania. Nawet szanuje się tych, którzy są Prawda. najbardziej skutecznymi dworakami. No i cóż dodać, cóż ująć, tak się bawimy. To ja jeszcze dam jedną rzecz, że właśnie w tych momentach przełomu, o których mówiłeś, ta postawa sprawia, że jest się naturalnym kandydatem do porzucenia. To jest centralnie grecka tragedia, tak? Bo najgorszy możliwy scenariusz przez tą postawę staje się najbardziej prawdopodobny. To, czego najbardziej chce się uniknąć przez tą postawę, jest wywoływane, tak? Wywołuje u sojusznika, jak jest zagrożony, jak potrzebuje sprawnych ludzi, właśnie tendencję do porzucania, bo to jest ciężar, to jest balast. Ci ludzie nie dają nic, nie kontrybuują, tylko mamy ułoma, pardon my French, którego trzeba chronić, tak? W imię niczego. To czyni naturalnym kandydatem do porzucenia. Właśnie ta postawa. Ona była dobra, kiedy Amerykanie musieli legitymizować swoją interwencję w Iraku, kiedy potrzebowali flagi i tak międzynarodowej. W momencie, i dlatego pojechaliśmy w styczniu 22 roku do Stanów Zjednoczonych z projektem Armii Nowego Wzoru, żeby zademonstrować, że istnieją w Polsce środowiska, które są w stanie myśleć o Polsce jako o aktywnym członku, tak, tego sojuszu, który potrafi kształtować własne środowisko bezpieczeństwa i może pomagać obiektywnie przydać się rzeczowi Stanom Zjednoczonym, zamiast być fujarą, którego trzeba bronić, ale jest lojalny do samego końca, jak pies. No Jak ten współpracy. I potem na olimpiadzie pojawia się dżentelmen z Turcji, który 4 lata temu wszedł na strzelnicę i jest w stanie wystrzelać srebrny medal, bo wie, że to może, a my, mając olbrzymie związki i duże środki publiczne, no ostatni medal w strzelectwie to chyba na olimpiadzie w Monachium w 72 roku zdobyliśmy, a może jeszcze coś później było, przepraszam, chyba było. No i blokady psychiczne blokują możliwość działania. I tu stawiamy kropkę. Świetna rozmowa dzisiaj, panowie. Marek Budzisz, Albert Świdziński, a ja nieustannie, Jacek Bartosiak, zapraszam do Strategy in Future. Wspierajcie nas, Patronite, inne metody, bezpośrednie wsparcie, bo dzięki wam to robimy. I jak widać, cieszymy się wolnością wypowiedzi. Dzięki wam. I niech tak będzie. Także zostańcie z nami. Pozdrawiam serdecznie.